Lider opozycji Donald Tusk przyjechał 11 października do Ełku. Tu na otwartym spotkaniu szef Platformy Obywatelskiej w rozmowie z Ełczanami i mieszkańcami regionu nie zostawił suchej nitki na opcji rządzącej. Wśród grzechów głównych Prawa i Sprawiedliwości wymienił m.in. spustoszenie w praworządności, złe relacje z Unią Europejską, dążenie do wyjścia ze wspólnoty, zacofanie systemu edukacji, prześladowanie kobiet oraz brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Lider Platformy Obywatelskiej obiecał, że to zmieni, jeśli jego opcja wygra najbliższe wybory. Obecny rząd i premiera określił następująco. Dzisiaj, gdzie nie spojrzymy tam w górę, w okolice władzy, wszędzie widzimy brudne lepkie ręce. Wszędzie czujemy ten odór wśród korupcji, bo na czele rządu stoi człowiek, którego jedyną życiową pasją tak naprawdę jest zarabianie pieniędzy. A jedynym prawdziwym zajęciem ukrywanie tego faktu przed ludźmi. I on jest premierem polskiego rządu. Nie ma dnia, żeby nie dowiedzieć się czegoś, żebyśmy się nie dowiedzieli, czegoś nowego z jego bardzo dziwnego życiorysu, z jego bardzo ciekawej, kręgnej, ale ciekawej drogi finansowej. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że on nawet na przekształceniach PGR-ów zarabiał pieniądze. Że znowu czytamy o tym w dowództwie generalnym. I powiedziałem, że mam informację, że 10 kolejnych złożyło te dymisje. I jak zareagowała na to pisowska władza? I Morawiecki, i jakiś tam rzecznik prasowy, i urzędnicy odpowiedzialni za informację dotyczącą Polski. Nieprawda, fake news, tu skłamie, tu jakąś inscenizację dziwną robi. Morawiecki wiódł prym w tym krzyku, w tym wrzasku, że to nieprawda. Nie trzeba było czekać, tak jak w przypadku ukraińskiego zboża kilku miesięcy, żeby oni musieli przyznać się do swoich kłamstw. Tym razem wystarczyły 24 godziny. Dzisiaj rano cała Polska się dowiedziała, że mówiłem prawdę. Tylko jedna korekta. Nie 10, a 11. I to potwierdziły źródła oficjalne Wojsko Polskie. Oni w sprawie bezpieczeństwa, kiedy my mamy wojnę na Ukrainie, kiedy w Strefie Gazy, na Bliskim Wschodzie, konflikt globalny wisi w powietrzu. Nie muszę nikogo o tym przekonywać, w jak krytycznym momencie znalazł się świat i w jak krytycznym momencie od wielu miesięcy jest nasz region. I w kwestii bezpieczeństwa, wojska, obrony naszych granic, sytuacji w najwyższym dowództwie, ich jedynym sposobem działania jest okłamywanie opinii publicznej. Pal 6, że oni starają się zawsze coś złego na mój temat powiedzieć. To jest moja robota, jak się domyślacie, jestem na to odporny, się do tego przyzwyczaiłem. Ich prawdziwą... I tu używam świadomie tego słowa, zbrodnią polityczną. Jest to, że okłamują w sprawach bezpieczeństwa cały naród. Kiedy spadła ta słynna ruska rakieta, to wiecie, co było tak naprawdę głównym problemem? Nikt tego tak dokładnie nie nazwał, ale problemem było to, że oni wiedzieli o tym. Wśród przybyłych na spotkanie z Donaldem Tuskiem nie zabrakło emerytów i przedsiębiorców, jak Stanisław Soliwoda i Andrzej Gałązka. Co boli ich najbardiej i czego oczekują po wyborach? Kłamstwo, oszustwo, złodziejstwo. Tego nienawidzimy. Ja jestem już starszy człowiek. Walczyłem, byłem na misjach, walczyłem o to, żeby była demokracja i się zawiodłem na obecnym rządzie. A wierzę, że pan Tusk zrobi to, co do niego należy i my go będziemy w tym wspierać. Ja jestem też za panem Tuskiem, za Platformą Obywatelską. Chcę, żeby się zmieniło w naszym kraju i żeby było lepiej po prostu. Bo w tej chwili tyle, co się kradnie i się oszukuje ludzi, to naprawdę wystarczy. Spotkanie w Ełku odbyło się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zgromadziło około 1500 osób, w tym wielu parlamentarzystów i samorządowców z Warmii i Mazur. Trwało niecałe 2 godziny.